Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek, siódmego tygodnia wielkanocnego. Czytamy dziś jakby końcowy akcent Ostatniej Wieczerzy według relacji świętego Jana. Końcowe wersy rozdziału 17 Ewangelii według świętego Jana, wersy od 20 do 26. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy, ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i że ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Właśnie, piękna modlitwa Jezusa, jak się uważnie wczytacie w tą modlitwę, uważnie się jej przyjrzycie, to tak, pierwsze co się rzuca w oczy, to to, że Jezus wciąż powtarza, aby byli jedno, tak? To ciągle to powtarza, też ciągle Wasze powtarza, że to jedno to punktem odniesienia dla tej jedności, o którą się modli dla, dla wszystkich wierzących w Niego. To jest jedność Jego i Ojca, Ojca i Syna, prawda? Jedność, do której zostaliśmy zaproszeni. I co jeszcze się rzuca w oczy, że Jezus jakby się troszeczkę powtarza w tej dzisiejszej Ewangelii. A to, że się powtarza, to oznacza, że ma do powiedzenia coś niezmiernie ważnego. Właśnie tak należy rozumieć powtórzenia, zresztą Ewangelia według Świętego Jana w ogóle tak jest skonstruowana. Że Jan jakby krąży wokół pewnych tematów, i szczególnie właśnie ta długa, długa mowa Jezusa na ostatniej wieczerzy to tak wygląda, nie? że Jezus jakby krąży, krąży, nie? ale za każdym okrążeniem jakby dotyka tych samych tematów, ale jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. I to jest właśnie metoda, słuchajcie, na zgłębianie prawdy, nie? żeby tą prawdę drążyć, uparcie drążyć, nie tylko się po niej prześliznąć, tak jak na przykład, nie wiem, czytamy Pismo Święte. I jedziemy oczami po słowach Pisma Świętego, no to znam, to znam, to już czytałem, to już pamiętam, to już z pamięci jestem w stanie powtórzyć i, i prześlizgujemy się, lecimy dalej, nie? I wtedy to Pismo Święte do nas nigdy nie, nie przemówi, bo Pismo Święte jest po to, żeby w nim drążyć, żeby w nim kopać. I właśnie ta cała mowa Jezusa na ostatniej wieczerzy, a szczególnie właśnie ta ostatnia modlitwa to pokazuje, nie? że to jest też metoda Jezusa drążyć, kopać, kontemplować, smakować pewne tematy, nie? smakować, nie? tak żyje Syn i Ojciec. Nie? Smakują, nie? smakują, nieustannie smakują z jednej strony wciąż to samo siebie nawzajem, swoją jedność, swoje bycie razem w Duchu Świętym, a, a, a z drugiej strony właśnie jakby coraz głębiej, coraz mocniej, coraz bardziej. Nie? I to jest właśnie szczęście Boga, wewnętrzne szczęście Trójcy, nie? że jesteśmy razem, możemy smakować to bycie razem. Spokojnie, poza czasem i przestrzenią, bez końca, bez początku i bez końca. Nieprzerwane smakowanie, nie? takie zgłębianie tej naszej jedności. Prawda? I to jest właśnie miłość. Nie? Natomiast tam, gdzie nie ma miłości, to się często pojawia tak zwana niecierpliwość. Nie? To już tak gdzieś skosztowałem, to polizałem, dajcie im coś nowego, 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 nie? Prawda? żeby mnie bardziej pobudzić. Nie? Prawda? Natomiast Jezus pokazuje coś innego: spokojne smakowanie, cierpliwe przeżuwanie. Nie? To ojcowie pustyni, to kiedyś tam w w okolicach Egiptu, w starożytności chrześcijańskiej taki był ruch pustelniczy, nazywany jest dziś ojcami pustyni. Tak dość masowo ludzie udawali się na pustynię, aż już w końcu trudno było znaleźć jakąś pustelnię, bo wszędzie ktoś już był. Ojcowie Pustyni właśnie mówili o przeżuwaniu Słowa, nie? przeżuwaniu. Nie? Tak jak się przeżuwa jedzenie, żuje, smakuje, tak oni przeżuwali Słowo Boże, nie? przeżuwali. Ciągle wciąż od nowa, na nowo, ciągle to samo niby, ale jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. I zobaczcie, że taka też jest struktura życia chrześcijańskiego. Na przykład struktura roku liturgicznego, nie? że my co roku w roku liturgicznym przeżywamy właśnie ten sam cykl Świąt, uroczystości, wspomnień, prawda, to mniej więcej tak samo jest poukładane, ale idea jest taka właśnie, żeby to wszystko przeżywać coraz bardziej, coraz głębiej, prawda, gromadzimy się wciąż na tą samą Eucharystię, tylko błąd popełniamy wtedy, no Kiedy przychodzimy właśnie z takim nastawieniem, jak nieraz czytamy Pismo Święte, a to już wiem, to już tak, to tak, już mniej więcej, to ta sama pieśń, to książę, te same słowa, nie, to Ewangelię to już słyszałem nie? i tam gdzieś myślami sobie błądzę. Nie jestem, bo jestem. Już tyle razy byłem do komunii, już mnie smak tego komunikanta nie zaskoczy, to już prawda wiem, no i tak idę, bo idę i tak dalej, nie. A tu chodzi właśnie o to przeżuwanie. nie? O to zgłębianie, coraz głębsze wypływanie na coraz większą głębę. I właśnie Ewangelia Świętego Jana, zwłaszcza opis Ostatniej Wieczerzy, mowa Jezusa na Ostatniej Wieczerzy, to jest w ogóle mistrzostwo, nie? jeśli chodzi o to właśnie zgłębianie, wchodzenie coraz głębiej w pewne tematy. Nie? Takie krążenie, wracanie, ale za każdym powrotem coś tam głębiej, coś, coś tam jeszcze wynika, nie? coś tam jeszcze Jezus wydobywa. Nie? Więc to jest pierwsza rzecz. Nie? I tak samo z tą jednością. Nie? Że z jednej strony, niby to jest proste, aby byli jedno, jak to ojcze we mnie, a ja w tobie, nie? a z drugiej strony jednak okazuje się, że z punktu widzenia Jezusa, o, no tutaj, o tu, warto to kilkakrotnie powtórzyć. Nie? Warto to kilkakrotnie powtórzyć, żeby to zapadło w nas i żebyśmy zobaczyli całą głębię tego, o co chodzi. Tak, więc to jest pierwsza rzecz, jaką dzisiaj mam do powiedzenia. Druga, jaką mam do powiedzenia, to jest takie coś, że to mnie zachwyca w tej dzisiejszej Ewangelii, proszę Państwa, to, że Jezus na ostatniej wieczerzy dwa tysiące lat temu widział nas. Widział mnie, widział Ciebie, widział nas. Modlił się, wchodził w dialog z Ojcem i, i, i ten dialog dotyczył dokładnie nas. Nie? Tych wszystkich, którzy dzięki słowu apostolskiemu wierzą w Chrystusa, nie? dokładnie nas. I właśnie tak, czasem wiecie, lubię na modlitwie, czy wobec Najświętszego Sakramentu, czy, czy pod krzyżem, właśnie, czy właśnie medytując Słowo, to lubię wejść czasami właśnie w ten temat, nie? że Jezus wypowiadając to słowo, Jezus robiąc to, Jezus biorąc w swoje ręce chleb, łamiąc, dając swoim uczniom. Jezus, umierając na krzyżu, widział mnie konkretnie mnie. Ja tam byłem. W Jego spojrzeniu, w Jego oczach, w Jego sercu, w Jego zamiarach, w Jego pragnieniach, kiedy Jezus mówi: Ojcze, chcę, pragnę. Właśnie mówi Jezus: Pragnę, prawda, aby byli ze mną, tam gdzie ja jestem, aby widzieli moją chwałę. Nie? To mówi o mnie, mówi o Tobie. Dokładnie mówi do Ojca: O mnie i o Tobie. Nie? Widzi nas. Nie? I, I to o nas mówi: Chce. Mówi o mnie, chce, pragnę. Mówi o Tobie, chcę, pragnę abyś ty był, była tam, gdzie On jest, i żebyś widział, widziała Jego chwałę. I zobaczcie, tak, święty Jan pokazuje też w Apokalipsie, co robią zbawieni w Niebie, co robią święci w niebie. Właśnie Nieustannie adorują w zachwycie baranka, baranka zabitego jednak żywego, adorują chwałę Chrystusa, nie? chwałę, jaką ma syn od Ojca. Nie? Teraz w tej adoracji, co odkrywamy, że ta chwała jest nasza. Jezus to powtarza w dzisiejszej Ewangelii. Że On dał nam chwałę, którą otrzymał od Ojca, dał nam, abyśmy właśnie byli jedno. I jeszcze dodaję, że, że objawił nam imię Ojca i będzie objawiał. Właśnie abyśmy uwierzyli, że miłość Ojca jest w nas i On też jest w nas. Prawda? Właśnie chwałę, nie. Chwałę, którą Syn otrzymuje od Ojca, i w której my z woli syna otrzymujemy udział. To jest coś nieprawdopodobnego. Ta modlitwa Jezusa pokazuje całe zaproszenie, do czego ja i Ty jesteśmy zaproszeni, ja i Ty po imieniu. No Wasze to jest ważne. Tak. Za chwilę Jezus uda się do ogrodu oliwnego, przyjdzie czas Jego męki, Jego śmierci, a potem będzie zmartwychwstanie, i potem będą spotkania Chrystusa zmartwychwstałego z różnymi osobami. Między innymi bardzo ważne spotkanie z Marią Magdaleną, która pozna Jezusa po czym? Po tym, że Jezus zna jej imię. Że Jezus zna jej imię, zna ją po imieniu. Że ona nie jest jedną z wielu, z anonimowego tłumu. To jest konkretną osobą w oczach Jezusa. Konkretną, umiłowaną osobą, która w Jego oczach ma imię. I jest warta tego, żeby się zatrzymać w tej osobie w drodze do Ojca. I to jest prawdziwy Jezus. To jest prawda o Jezusie. I właśnie to jest taki temat, kiedy czytam tą modlitwę Jezusa na ostatniej wieczerzy, to też warto w taki temat się wgłębić. Nie? Zobaczyć to. Nie? Zobaczyć to. Dlaczego? Bo ostatecznie taki jest cel tej modlitwy. Cel tej modlitwy jest taki, abyśmy wierzyli, że Ojciec kocha nas tak jak Syna, że miłość Ojca w nas jest i Syn w nas jest, i Jezus w nas jest. Prawda? Żeby każdy z nas w to uwierzył, że jestem umiłowany, umiłowany przez Ojca Niebieskiego taką miłością, jaką Ojciec Niebieski miłuje swojego Syna Jednorodzonego Jezusa prawda? Chrystusa. Prawda? Jezus nam pokazał nie? imię Ojca, dał nam poznać Ojca w sobie, w Nim. Dlaczego? Bośmy uwierzyli, że Ojciec Go posłał. To jest właśnie bardzo ciekawe słowo greckie apostello. I to słowo greckie właściwie wskazuje nie na posłanego, ale na posyłającego. Że apostelo, czy apostolos, nie? czyli posłany, nie? tak naprawdę właśnie to, ten termin wyraża taką ideę, że w tym posłańcu to przychodzi do nas sam posyłający. Że posłaniec jest jakby tylko pretekstem po to, żeby ukazać nam posyłającego, żeby do nas mówił posyłający. I tak to rzeczywiście rozumiano w starożytności, to gdzieś do, dotarło do naszych czasów w takim zwyczaju, że na przykład poseł jest nietykalny. Nie? Znaczy, może teraz już tak, aż tak tego nie przeżywamy, bo dla nas wszystko stało się relatywne, względne, prawda? ale jeszcze nie tak dawno temu właśnie tak to przeżywano, że poseł jest nietykalny. Dlaczego? Bo w tym pośle przychodzi ten, który go posłał. Nie? Ten, który go posłał. I traktujemy posła z takim samym szacunkiem, z jakim byśmy traktowali, gdyby posyłający przed osobiście. Dlatego Jezus mówił na ostatniej wieczerzy, prawda, do apostołów, że kto widzi mnie, widzi ojca. Nie? Prawda? Że, dlaczego mówisz pokaż nam ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Prawda? I teraz Jezus nas wszystkich zaprasza. Ciebie, mnie, każdego z nas zaprasza właśnie do tej jedności. Do tej jedności. Abyśmy mogli stać się tymi, którzy są posłani, apostołami. Nie? Ale ja jestem apostołem na tyle, na ile ludzie we mnie widzą Jezusa. Nie? Abym trwał w takiej jedności z Jezusem, w jakiej on trwa z Ojcem, i wtedy ludzie we mnie zobaczą Jezusa w Jezusie Ojca, prawdę Ojca, chwałę Ojca, imię Ojca, to wszystko, co ja kontempluję w Jezusie. I teraz widzicie, tak to dokładnie działa, nie? że ta jedność. Właśnie i teraz jedność, nie? że ta jedność, o której mówi Jezus, to zaczyna się od mojej jedności wewnętrznej. My nie jesteśmy w stanie utrzymać jedności ze sobą, jeżeli najpierw każdy z nas nie dojdzie do jedności wewnętrznej, a zasadą tej jedności wewnętrznej jest właśnie ta miłość, o której mówi Jezus, która w nas jest i On, który w nas jest. Prawda? I teraz spróbujcie sobie to wyobrazić, nie? taką wspólnotę. Która jest razem pogrążona w adoracji Baranka, ten obraz ze, ze święte, z Apokalipsy Świętego Jana. Wspólnota, która jest wspólnie razem pogrążona w adoracji tego samego Baranka, tego samego Jezusa, tej samej miłości. I teraz, my wszyscy, wpatrzeni w tą miłość, zapatrzeni w miłość, nie? która nas umiłowała, która nas zaprosiła. Która chce, abyśmy z nią byli i, i chce, żeby by być w nas, my wszyscy, zatopieni w adoracji jednej, tej samej miłości, która chciała zamieszkać w każdym z nas, nie? stajemy się co? Stajemy się takimi ogniwami, przez którą to, ta miłość zaczyna przepływać. To trochę tak, jakbyśmy stali zapatrzeni w jakieś źródło światła, prawda? O, właśnie, dobry przykład to są Ewangelie. Że Ewangelie są cztery. I każda z Ewangelii jest zapisem jakiejś kontemplacji, zapatrzenia się autora tejże Ewangelii, Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana w tego samego Chrystusa, nie? w to samo misterium. Tylko, że każdy z nich, zapatrzony w to samo mi misterium, trochę inaczej to misterium kontempluje, i dlatego każdy z, z nich trochę inaczej to misterium nam opisał. Ale każdy napisał prawdę, każdy opisał to samo misterium, tylko ubrał je. Jakby w troszeczkę inne sformułowania, troszeczkę inaczej próbował nam je przedstawić. To samo misterium, dlatego oni czterej się uzupełniają, nie sprzeciwiają się sobie, ale się uzupełniają, prawda? I właśnie tak to wygląda. I teraz my wszyscy pogrążeni w kontemplacji tego samego Jezusa, nawzajem sobie dajemy tego samego Jezusa, opowiadamy sobie nawzajem o tym samym Jezusie. Tylko każdy z nas na swój własny, indywidualny sposób. Do każdego z nas Jezus przychodzi troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej daje się poznać, ale to jest ta sama jedna miłość. I teraz właśnie widzicie, tu są takie błędy popełniane na, na, na tej płaszczyźnie. Na przykład, że ja próbuję doprowadzić do sytuacji, żeby miłość Chrystusa dawała mi siebie dokładnie tak samo, jak na przykład mojemu sąsiadowi. Nie? Bo, bo ja zazdroszczę mojemu sąsiadowi, że Jezus do niego przychodzi właśnie tak, a nie inaczej, właśnie w takich wydarzeniach, a nie innych, w takiej codzienności, a nie innej. Ja teraz koniecznie chcę mieć Chrystusa na sposób mojego sąsiada. Nie? I wtedy zaczynam nie dostrzegać tego, w jaki sposób ja mam Chrystusa, a przestaję kontemplować Chrystusa, który przychodzi do mnie, kontempluję sąsiada, nie? kontempluję swoje żale, kontempluję swoje prawda, jakieś rozczarowania, nie? kontempluje swoje oczekiwania i to wszystko przestaje funkcjonować, już nie świeci przeze mnie światło miłości, która we mnie chce mieszkać, już nie świeci we, we mnie chwała Ojca, chwała Chrystusa, chwała Ojca i Syna, no właśnie, tylko przemawiają przeze mnie moje żale, moje rozczarowania, mój egoizm i inne takie rzeczy, nie? Dlatego, że odszedłem od kontemplacji miłości, która do mnie przychodzi. Więc to jest jeden błąd. A drugi błąd to jest właśnie taki indywidualizm, że sposób do mnie przychodzi Jezus właśnie tak, i ten sposób jest jedyny i najlepszy. Nie? I wszyscy mają się do tego dopasować, nie? Do, do, do mojego poznania Chrystusa. No i trzeci błąd jest taki, tak zwany, że, że ja się mogę pomylić, że może mi się wydawać, że ja kontempluję Chrystusa. Nie, może mi się wydawać, że ja kontempluję Chrystusa, kontempluję tak naprawdę tylko swoje wyobrażenia. I dlatego właśnie Jezus nie mówi tutaj o nikim osobiście, tylko mówi o wspólnocie, mówi o Kościele. Że my nieuchronnie potrzebujemy wspólnoty Kościoła, która jest punktem odniesienia, czy to, co ja kontempluję, czy to, co ja uważam za Chrystusa, to rzeczywiście jest Chrystus. I tu ciągle mi się przypomina na przykład święta Faustyna Kowalska, do której Chrystus przychodził, objawiał jej się, przychodził, a ona nigdy nie ufała temu, co widzi, ufała temu, co jej potwierdził spowiednik, nie? co jej potwierdził kościół, spowiednik i przełożeni. Prawda? I dochodziło do takich sytuacji, że na przykład Chrystus, który do niej przychodził, coś tam jej zalecał, ona prosiła o potwierdzenie spowiednika czy przełożoną, spowiednik przełożona jej nie pozwalali tego robić wydawali inne polecenia, ona okazywała posłuszeństwo spowiednikowi przełożonej i Jezus, gdy przychodził, to ją za to chwalił. Właśnie tego chciał ją nauczyć, posłuszeństwa Kościołowi. Święty Jan od Krzyża właśnie mówił, że, że on szuka prawdy w Piśmie Świętym, że Pismo Święte jest źródłem prawdy, to są słowa nieumylne, słowa, słowa Boże, ale on uznaje, że jego ludzka słabość jest właśnie taka, że on się może pomylić w odczytywaniu Pisma Świętego i, i dlatego dziękuję Bogu, że jest Kościół, dlatego będzie posłuszny Kościołowi. Dlatego będzie posłuszny Kościołowi bardziej niż temu wszystkiemu, co on jakoś tam po swojemu wyczytał z Pisma Świętego, zrozumiał i tak dalej. Kościołowi, kościołowi. Temu jak Kościół rozumie Pismo Święte. Nie? Ignacy z Reoli, nie? na przykład. Mówił tak, że jeżeli coś jest czarne, a Kościół mówi, że to jest białe, to znaczy, że to jest białe. Nawet jeżeli moje oczy mi mówią, że to jest czarne, to bardziej słucham Kościoła nie? Ignacy z Lojoli. Właśnie tak to ustanowił Jezus nie? dał nam taki punkt odniesienia, właśnie żebyśmy nie popadali w takie różne błędy. I teraz właśnie, a propos te błędy, to są właśnie sposoby na to, żeby wydobyć mnie z tej wewnętrznej jedności, z tego wewnętrznego zapatrzenia w Chrystusa w Jego miłość, wewnętrznej radości, z tego, że mam tą miłość i że się mogę tą miłość, miłością dzielić z moimi braćmi i siostrami. Właśnie tak jesteśmy jedno. Kiedy wszyscy razem, wspólnie jesteśmy pogrążeni w kontemplacji jednego i tego samego Chrystusa, bo nie ma innego, tak? jednego i tego samego Chrystusa, który przychodzi do nas po pierwsze poprzez Kościół, poprzez posługę Kościoła. Tak? I, I kiedy w kontemplacji Chrystusa dajemy się przekonać, że mamy w sobie miłość Ojca i mamy w sobie Syna. Że, że, że ja jestem umiłowany przez ojca, umiłowany jako jego dziecko, że nie potrzebuję walczyć, konkurować z innymi o tę miłość, bo mam tą miłość, po prostu mam, tak jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, i że mogę tą miłością się z moimi braćmi i siostrami dzielić i od nich ją przyjmować że możemy pozwolić na to, że ta miłość, którą wspólnie kontemplujemy, między nami przepływała. I wtedy dla świata jesteśmy wspólnotą, która daje światu poznać ojca. Natomiast jeżeli damy się zwieść, ja się dam zwieść prawda? i dam wewnętrznie się oderwać od tej kontemplacji, dam się wprowadzić w rozdarcie wewnętrzne, prawda? to automatycznie będę też niszczył moje relacje z braćmi i siostrami. Ta jedność legnie, ta zewnętrzna jedność legnie i, i, i legnie znak, na którym zależy Jezusowi. Nie? Legnie jedność. I teraz zobaczcie, że właśnie na tym to polega, żeby, żeby wprowadzić we mnie jak najwięcej zwątpień, jak najwięcej uprzedzeń, jak najwięcej wątpliwości. Nie? Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jest jedna droga, jedna prawda, jedno życie. Teraz o co chodzi, żeby doprowadzić mnie do zwątpienia. A może to nie tędy, a może którędy indziej, nie? A może gdzieś jest lepsza droga, a może są inne drogi, a może ja się pomyliłem, a może Kościół się myli, prawda? A może trzeba szukać, a może ktoś wie lepiej, nie? A może ja wiem lepiej, prawda? Tu jest ten problem, że ja podejmuję decyzję, prawda? Decyzję. Że jestem w kościele katolickim, że słucham kościoła katolickiego, że w kościele katolickim przemawia do mnie Chrystus. I teraz daję się od tej decyzji odciągać pomału. Nie? Pozwalam sobie na to, żeby pojawiło się we mnie zwątpienie w tą decyzję. Prawda? A czy ja dobrze zdecydowałem, a czy na pewno nie. Prawda? I zobaczcie, rzeczywiście się dzieje strasznie dużo, żeby nas podzielić i poróżnić. Po pierwsze, zobaczcie, że dzieje się strasznie dużo, żeby nas oddzielić od, od papieża, od Ojca Świętego. Jezus powiedział do Piotra, ty jesteś skałą. I na tej skale zbuduję mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą. I to obiecał Piotrowi, że tutaj diabeł nigdy nie ugryzie. Ale to obiecał Piotrowi. To nie obiecał każdemu z apostołów, tylko obiecał Piotrowi, że ty jesteś skałą, tu diabeł nigdy nie ugryzie. I nigdy w historii kościoła się nie zdarzyło, żeby jakiś papież popełnił błąd dogmatyczny. Nawet jeżeli papież osobiście żył podle, a byli tacy papieże, którzy osobiście jako ludzie. Byli bardzo słabi i można się zgorszyć ich słabością, to nigdy żaden papież w kwestii dogmatycznej czy moralnej nie, nie ogłosił, nie podał do wierzenia jakiegoś błędu, który później trzeba było odwoływać, prostować i tak dalej. Nigdy się to nie zdarzyło. Natomiast zobaczcie, jak się ciężko i właśnie, i, i tylko wtedy, kiedy ja zachowuję jedność z Piotrem, jedność z Piotrem, to mam udział właśnie w tej obietnicy Jezusa, którą Jezus złożył Piotrowi. I właśnie dlatego są takie wysiłki, żeby mnie oderwać od Piotra. Oderwać mnie od Piotra. Bo to Piotrowi Jezus obiecał, że tu diabeł nigdy nie ugryzie. Natomiast jak ja dam się oderwać od Piotra, to mnie można wtedy gryźć, szarpać i w ogóle. Jak się da odłączyć sztukę od stada, to już jest łatwym łupem. I właśnie zobaczcie, jak ciężko się pracuje. Nie? Jak się przekręca wypowiedzi Franciszka. Jak się nastawia ludzi przeciwko Franciszkowi. Nie? Jak się, prawda, rozlega taki jazgot niesprawdzonych informacji, prawda, powiela się niesprawdzone wypowiedzi. To taki, takie przykłady mi przychodzą do głowy: zobaczcie, na przykład, gdzieś tam krążyła taka wypowiedź papieża po internecie, się tłukło, że to nie ma znaczenia, czy ty jesteś wierzący, czy niewierzący, to nie ma znaczenia, czy ty wierzysz w Jezusa, ważne jest tylko to, czy ty jesteś dobrym człowiekiem. Ja wiecie, zadałem sobie trud. Nie? Zadałem sobie trud i dotarłem do oryginalnej homilii papieża, w której niby to powiedział. I okazało się, że papież powiedział dokładnie odwrotnie. Franciszek powiedział dokładnie odwrotnie. Powiedział tak, że to nie ma znaczenia, że ty jesteś niewierzący. A bycie niewierzącym nie zwalnia cię z obowiązku bycia dobrym człowiekiem. To jest coś zupełnie odwrotnego. To jest coś zupełnie odwrotnego niż próbowano zainsumować. Tak samo zobaczcie, jaki jazgot był w związku z tak zwanym Synodem Amazońskim. Kiedy papież już pisał po tym synodzie adhortację, to już kurcze, wszyscy wiedzieli, co tam papież napisze, jakie błędy zrobi, że skasuje kapłaństwo, skasuje celibat, prawda, gdzie święcił kobiety, nie wiadomo co. Ja zgodnie jak nie wiem. Jeszcze adhortacja nie powstała, już wszyscy wiedzieli, co papież tam napisze, już go potępili, skazali, prawda, i ogłosili krucjatę, żeby trzeba wyzwolić Rzym i Kościół od takiego papieża. I co? Ukazuje się adhortacja, jest przepiękna, pięknie pisze o kapłaństwie, pięknie pisze o, o, o roli kobiety w Kościele, że kobieta ma swoją własną rolę i byłoby to pomniejszeniem kobiety i jej roli, gdyby je święcić, nie? Pięknie pisze. Ja nie zauważyłem, że ktokolwiek coś odszczekał. Właśnie nie zauważyłem, że ktokolwiek przeprosił, odszczekał za ten właśnie jazgot, to właśnie judzenie, nastawianie przeciwko Franciszkowi. Może trzeba sobie zrobić rachunek sumienia, czy ja właśnie takiego jazgotu nie, po, nie powielam, niesprawdzonego, pozbawionego podstaw, czy ja nie powielam jakichś przekręconych wypowiedzi papieża czy hierarchów Kościoła, nie? a tego nie brakuje dzisiaj. Tego jest strasznie dużo dzisiaj, prawda? Więc było takich parę przypadków w odniesieniu do, do obecnego papieża. Bo tak samo o, na przykład w czasie synodu pa, pa, amazońskiego, nie? Cała sprawa z Pacza mamą. Tu polecam właśnie taki filmik, który nagrał ojciec Wit -Hlądowski. Ja tego nie będę powielał, ale ojciec Wit zadał sobie trud i dokładnie sprawdził wydarzenia, co faktycznie się zdarzyło, co faktycznie. I okazuje się, że nic z tego, co tak tłuczono prawda, w tak zwanych mediach różnych, elektronicznych i nieelektronicznych, nie zdarzyło się w ogóle nic z tego, o co oskarżano papieża. Nie? Posłuchajcie, witach Londowskiego. On sobie zadał trud i dotarł właśnie do tego, co naprawdę tam się zdarzyło. Czy rzeczywiście te oskarżenia o jakiś synkretyz religijny w ogóle, nie? czy w ogóle mają jakieś podstawy. I właśnie trzeba zrozumieć, do czego służy ten jazgot. On nie służy dla dobra Kościoła, nie? On właśnie służy do tego, żeby zachwiać naszą wewnętrzną jednością, żebym przestał kontemplować prawdę, w którą uwierzyłem, którą przyniósł mi Jezus, żeby mnie oderwać od tej kontemplacji, prawda, napełnić mnie jakimiś uprzedzeniami. To jest zawsze pierwszy ruch złego ducha, nie? Podważyć. Napełnić uprzedzeniami, utopić w wątpliwościach, zachwiać, nie? A czy to prawda, że Pan Bóg wam zabronił jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? No Ewa mówi, no nieprawda, z jednego. A, no tak, z jednego. A, a widzicie, pożałował wam. No, no, no. No tak, no Ewa już przestaje, przestaje być zachwycona, przestaje żyć w wizją beatyfika, nie? przestaje żyć zanurzona w kontemplacji, prawda, tego, do czego ją zaprosił Bóg, w kontemplacji miłości Boga, którą jest napełniona, w której jest zanurzona. Ona zaczyna główkować, a, a, a no tak, no tak, rzeczywiście, no tak, no niby mam ten raj, ale to faktycznie to mi Pan Bóg zabronił. A, a to takie miłe z wyglądu, tak wygląda na takie smaczne. No kurczę, a tu Pan Bóg mi zabronił. Już jest po wszystkim. Już jest po wszystkim, zauważcie. I to zawsze tak funkcjonuje. I tu, 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 tu się burzy jedność. Jedność uczniów. Właśnie, proszę państwa, więc yy, modlitwa Jezusa. Modlitwa Jezusa jest właśnie o to, żebyśmy nie przestawali kontemplować tego, co nam objawia. Chwały Ojca. Imienia Ojca. I On mówi, ja za wszelką cenę to imię im, im objawiłem, objawiam, będę objawiał. Żeby wierzyli w miłość, nie w siebie, tylko we mnie, w miłość. Właśnie Jezus to robi za wszelką cenę. Za wszelką cenę próbuje nam objawiać prawdę. Nie? Tylko co my kontemplujemy? Co my kontemplujemy? Co my kontemplujemy? Czy to, co kontemplujesz, doprowadza cię do wewnętrznej jedności, harmonii, do jedności z braćmi, siostrami, do jedności z Kościołem, z Ojcem Świętym? Czy to cię roz, rozwala wewnętrznie, wyburza tą jedność, napełnia rozdrażnieniem, lękiem, nie wiadomo czym, w konsekwencji burzy twoje relacje z braćmi, z siostrami, z Kościołem? Wszystko jest skłócone, rozdrażnione. Zastanów się, przyjrzyj się, jakie są owoce. Jakie są owoce tego, w czym się nurzasz, co kontemplujesz i tak dalej? Czy to jest rzeczywiście chwała, którą objawia Jezus, prawda, którą przynosi imię Ojca? Czy to rzeczywiście daje Ci jedność wewnętrzną, jedność z braćmi i siostrami, z Kościołem, z Ojcem Świętym? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.